Witajcie w 8 odcinku serii Harry Potter i więzień Azkabanu. Ze mną jest mój braciszek. Siemanko, to ja, czyli Kajtek Borgowski. Zgadza się. I dziś w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować historię Harry'ego i Hermiony. Ale nie wiem, jak stąd wyjść. Coś wymyślisz! Zobaczę, czy uda mi się tam zejść! No dobra, jak ja mam przez to przejść? Możemy tam iść. Skok! Dobra, i biegnij, skok! Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. A, żaba była. Zapiszemy grę? Ja to pamiętam. Depulsa! Chcesz coś zjechać, czy ja mogę? Chcę. Dobra. Żebyśmy chociaż mieli kartę. To pamiętasz to, czy nie? No, bo jest. Czekaj. Ano, kupić te karty? Tak. Depulso! Depulso! Aj. Nie aj. Dobra. Okej. Alo, komand. Dobra.
von Jesus. Chyba nigdy. Idziemy dalej. Jak myślisz, co to jest? Ja wiem, co to chyba. Ja już wiem, o co chodzi. Niech pomyślę. Czekaj. To jest manigówka. A manigówka? Ja nie umiem manigówek. Więc wtedy zrób, okej? Ale chodź. Coś mi się kojarzy, to manigówka. Ale bardzo prosta. Z tej góry. Czekaj. Pomyślmy. Maduch, otwórzmy się z tej skrzynki. Chować się do tego spokoju. Expelliarmus!
się czego obawiać. Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A Parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Patrzcie! Wszystko wyjaśnię! Pettigrew jest animagiem. To nie Sirius Black zdradził twoich rodziców. To Pettigrew. Aha. Peter Pettigrew nie tylko wydał Jamesa i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Siriusa Blacka za szpiega Voldemorta. Uzgodniono, że Pettigrew zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledora. Tej nocy wyjaśni ci miała jeszcze jedna zagadka. Profesorze Lupin, co się dzieje? Ty to robisz. Zostaw to mnie! Biegnij! Przemiana na tamte lata, ta jego przemiana, jego wyglądnikowaka, to jest pani. Pettigrew nawiał. Zamienił się w szczura. Nic mu nie jest? Przynajmniej oddycha. Profesor Lupin jest wilkołakiem? To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on. Biegnij pomóc Siriusowi, ja zajmę się Ronem. Zostawcie go! On jest niewinny! Musisz to robić? Co? Musisz to robić? Spokojnie. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Siriusa Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale on jest niewinny. Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale... A! Zmieniacz czasu! Zmieniacz czasu? Może ci uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. Chciałam wam o tym powiedzieć. Potem... Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniacz czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia. To wiele wyjaśnia. Moglibyśmy tego użyć, żeby uratować Hardociowa. A potem polecieć na nim do wieży i uwolnić Siriusa. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. Ile odcinek trwa? 14 minut. Trzymają Hardociowa gdzieś w tamtych okolicach. Jest strasznie cicho. Jesteś pewna, że prawidłowo przestawiłaś zmieniacz czasu? Dobra, chodźmy tam dalej. Ile tutaj jest fasolek?
Patrz, tam jest hardodziob! Wspaniale! Musimy się tam dostać! Musi być sposób na podniesienie tej platformy. Alex? Co? Przepraszam, że tak jestem trochę słaby. Spokojnie. Zapisaliśmy grę, no i po co, na co? Musi być sposób, a... Depulso! Super! Udało ci się! W porządku. Teraz ostrożnie. Dobrze. O nie! Drzwi są zamknięte! Musi być gdzieś wyjście. Czekajcie, moi drodzy, chcę spojrzeć. W sumie jeszcze mysz pomogi. Drakonika! Nie da to działać. Dobra, lećmy. Ja przynajmniej zbierajmy fasolę. A tutaj co jest? A. Fasolki? No jeżeli mogę, to chętnie. Nie najgorzej, Hermiono. Otworzyłaś drzwi, ale jest za wysoko, żebym sięgnął. Nie. Znakomicie! Trzymaj się! Zobaczę, co tam jest. Dobra. Czy już przegrać, czy ja? Tak. Musisz walnąć. O Jezu. O czym się? Kurde, możesz tego robić? Ty zapomniałeś? Tak! Jak to mówisz? Można zapomnieć. No właśnie. Ja to zapomniałem po prostu. Wiesz? Depulso! Właśnie się zdziwiłem, że ty zapomniałeś. Jak można zapomnieć, się tak zastanawiam. Co? Na razie nie widzę! Depulso! Witaj. Na niewiele się to stało. Teraz jesteśmy tu uwięzieni. Dobrze, jak jesteśmy tu uwięzieni, to super. Ale wiesz dlaczego? Depulso! Tutaj. I tu. Proszę bardzo, żeby się uwolnić. Depulso! O nie, kuchniki! Rikus Sempra! Auć! Rikus Sempra! Królik Lapiforz! Lapiforz! Chcesz ty spróbować? Tak, mogę ja. Ja to mogę. Dobra. Cofaj się, tak, jak spadniesz, to obrazy sobie chłopka. O, widzisz? Okej. Idź dalej. Zabierz wszystkie fasolki najpierw. Zobaczę, ile odcinek trwa. Podkop.
O, skrzynia. Weź się, skrzynia. Alohomor. Alohomor. Patrz tam tej strony. Musicie, ty z Harry i Hermiona muszą razem. Już. Spongibus. Walnij te skrzynki. Tam jest. Dobra. Trzymaj się dziobek, wyciągniemy cię stąd. Te skrzyny. Depulso. Tam. Depulso. I tak możemy uwolnić Harry Joba. Ale poczekaj tu, Hermiono. Sprawdzę, czy już czas na ratowanie Siriusa. Bądź ostrożny, Harry! Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie Patronusa, które uratowało go przed dementorami. Czy pomógł mu jego ojciec? Czy James Potter rzucił zaklęcie Patronusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Nie zobaczył swojego ojca. Zobaczył siebie. Expecto Patronum! Bo już to wcześniej zrobiłem. Dziwne, prawda? Harry, musimy uwolnić Siriusa z wieży i wrócić prędko do szpitala, zanim ktoś się zorientuje, że nas nie ma. Racja! Chodźmy! Mogą tu być w każdej chwili. Szybko, uciekaj! Jak ci dziękować? Uciekaj! Jeszcze się zobaczymy. Uciekaj. Jesteś
prawdziwym synem swego ojca, Harry. Jak ci dziękować? Poczekaj! Znaczy, że nie można powiedzieć. No matko, czy chyba nigdy. A i sprawdźmy, ile mamy kort? Czekaj, bo ja nie wiem, co dalej będzie. Nie pamiętam, bo ja... kiedy ostatni raz grałem? Wieść o tym, że Sirius Black uciekł na Harnodziomie, rozniosła się po szkole jeszcze przed śniadaniem. Nikt nie miał pojęcia, jak on tego dokonał. Harry, Ron i Hermiona zachowali prawdziwą wersję wydarzeń dla siebie. Poza tym, to był ostatni dzień egzaminów i nie wszyscy byli dobrze przygotowani. Nie mam pojęcia, jak ty masz zamiar zdać egzamin, Ron. Nie uczyłeś się zbyt wiele. Ja? Spójrz lepiej na siebie. Przez cały czas szukałaś obrony dla Hardodzioba. Daj spokój, Ron. Używałam zmieniacza czasu, żeby się uczyć. Mam zamiar dostać najlepsze stopnie. Ona zawsze ma jakąś odpowiedź, nie? Złe wieści, Ron. Najpierw masz egzamin z Carpe Retractum. Lepiej chodźmy do klasy profesora Lupina. Pójdziemy skrótem przez portret na trzecie piętro, czy raczej schodami? Dobra, moi drodzy, dzisiejszy odcinek tutaj kończymy. Ale w następnym odcinku to będzie koniec naszej serii. Tak, koniec. Chyba, mam nadzieję. Więc co, dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, fajcie, przybycie kanał, dostaw szopkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku serii Harry Potter i więzień Azkabanu. Przepraszam, pomyliłam się. Pa, pa! Pa.